Hej! Dzisiejszy film będzie krótki. Przynajmniej mam w planach za bardzo się nie rozgadać, ponieważ skupię się na jednym zagadnieniu. Moim zdaniem niezwykle istotnym, nie tylko podczas planowania swojego pierwszego, ale także i kolejnych tatuaży. Dzisiaj pomówimy nieco więcej o zaufaniu. Dlaczego powinniście uwzględnić ten element, kierując się do wybranego przez Was artysty? Być może odpowiedź na to pytanie wydaje się Wam być naprawdę banalna, ale ja chciałabym ją nieco rozwinąć, udzielić rozbudowanej odpowiedzi na ten temat i mam nadzieję, że z chęcią tego wysłuchacie. Przynajmniej powinniście, bo myślę, że jest to dość istotne. Jeśli od momentu pierwszego spotkania bądź też pierwszego poznania dany artysta lub też środowisko, w jakim on pracuje, dane studio, nie wzbudza Waszego zaufania, sprawia, że nie czujecie się tam komfortowo, to nawet jeżeli byłby to, nie wiem, najbardziej znany tatuator w mieście albo najlepsze studio tatuażu w okolicy, to Wasza współpraca może niestety nie przynieść oczekiwanych rezultatów. To negatywne nastawienie może spowodować, że będziecie niechętni do wprowadzania modyfikacji Waszego pomysłu. I jeżeli tatuator spostrzeże, że być może akurat ten wzór nie będzie najkorzystniej wyglądał na Waszym bicepsie, ponieważ wynika to z Waszej budowy i z Waszej anatomii oraz z ruchów, które wykonujecie na co dzień, które ten dany wzór po prostu zniekształcają i wiecie, zasugeruje Wam jakąś zmianę, no to Wy się uprzecie i koniec. Albo istnieje także druga możliwość, podczas sesji po prostu zaciśniecie zęby, a później wybiegniecie z płaczem z salonu tatuażu i będziecie żalić się swoim znajomym, albo co gorzej gdzieś w internecie, rozpowiadając, że ten tatuator zrobił Wam krzywdę i w ten sposób, wiecie, wylewając jakieś swoje żale. Przepraszam, jeżeli kogoś w tym momencie uraziłam, ale właśnie ten brak zaufania w połączeniu z zerową umiejętnością prowadzenia asertywnej rozmowy przyczynia się później do szerzenia niesłusznych opinii w internecie pod adresem osób, które naprawdę rzetelnie wykonują swoją pracę i które kompletnie na nie nie zasługują. Poza tym, wracając jeszcze raz do tematu tego zaufania, samo doświadczenie tatuowania, chociaż bolesne, ma być w gruncie rzeczy dla Was po prostu przyjemnością. Nerwowe wiercenie się na kozetce w celu skontrolowania każdego jednego pociągnięcia igły tatuatora, albo, nie wiem, jakieś zasłanianie danej części ciała, której po prostu jesteście skrępowani i której wolelibyście nie pokazywać, ponieważ nie ubraliście się odpowiednio, nie przygotowaliście się pod tym kątem do sesji, no zdecydowanie nie sprzyja temu, żeby Wasza współpraca przyniosła oczekiwane rezultaty, albo żeby po prostu przebiegała w miłej atmosferze. Generalnie, jeżeli zachowujecie się tak, jakbyście byli w studiu za karę, ponieważ jest to spowodowane właśnie tym brakiem zaufania, no na pewno nie wróży dobrej współpracy ani teraz, ani w przyszłości. Dlatego, moi drodzy, myślę, że jest to naprawdę kluczowy element i uwzględniajcie proszę własne emocje i własne samopoczucie, ponieważ poza jakimś pomysłem, wyborem miejsca, osoby i stylówki, oszczędzenie nerwów sobie i innym jest naprawdę kluczowe i istotne, żebyście później byli usatysfakcjonowani z efektu końcowego. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał i był miłą odmianą po ostatnich kosmetycznych testach. I pamiętajcie oczywiście o subskrypcji tego kanału, a ja już nie przedłużam i się z Wami żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Buziaczki i pa, pa.